Siemaneczko, z tej strony Fit Farmer. Zachęcam do subskrypcji kanału, jakże kliknięcia dzwoneczka. Ja już sobie kończę mieszanie wozów dzisiaj. Nasz dwustronny wóz, z jednej strony czerwony, z drugiej czarny. Ładnie sobie miesza, jak ta lala. Pięknie. Tak to sobie wygląda. Ja mam ostatni wóz uszykowany. No i co? Jesteśmy w trakcie teraz końcówki prac polowych, a mianowicie kończymy sobie orkę i uprawę pod buraki cukrowe. Będziemy mieć około 22 hektarów buraka cukrowego. No i szykujemy się również pod siew kukurydzy. Wiadomo, że najpierw buraki się sieje, a potem kukurydzę. Wiadoma sprawa. Ale my jeszcze robimy inną rzecz. Z racji tego, że farmerek te łąki pierwszy raz zrekultywował trochę, przejechałem tymi odwróconymi bronami, następnie trochę walcami, żeśmy, wiadoma sprawa, pougniatali łąkę. Ładnie trochę się ta stara drń pozrywała, aczkolwiek powiem szczerze, że tych śrub trochę mało wystawało z tego odwróconego, z odwróconej brony, więc tak se to wyszło, nie? Ale lepsze to niż nic, ja tak uważam, to jest jedna rzecz. No i uważam, że powinna być wsiewka na łące, nie? Jakbyśmy zrobili wsiewkę, to byłoby o wiele lepiej. No ale wiadoma sprawa, że wsiewka, no to 2-3 lata trzeba czekać, żeby ona w ogóle jakiś przyniosła, powiedzmy, korzyść jakąś, nie? Więc z tą wsiewką się jeszcze zastanowimy. Ja sobie idę tam. Bydło już pootwierane, jak widzicie. Okulniki zostały otwarte. Bramy główne, no i niedługo już będą sobie latać wszędzie, nie? A ja sobie idę zobaczyć tutaj, co chłopaki robią. A zaraz wam pokażę, co robimy. Standardowo fencior ekstra, co jest. No i pan Mara z fadromą ładuje. No i pan Maras leci z koksem.
Marek kończy robotę. Ładowanie woza. I lecimy sobie na łąkę. No i tak to se wygląda, a na burgerek robi takie rzeczy konkretnie, bo ładnie rozrzuca na drobno. Robimy już to któryś rok z rzędu, więc ładnie to wychodzi.
No i tak będziemy robić. Wiem, że jest trochę późno. Zdaję sobie sprawę z tego, że jest trochę późno, przyjaciele, i no powinno się to robić trochę wcześniej, ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Więc nam została ostatnia łąka do nagnojenia, potem pójdzie jeszcze nawóz. Tu już całe pole jest zaorane. Jedynie co to teraz tylko jeszcze uprawić trochę i będzie tu kukurydza na całym polu. Na tym całym polu będzie kukurydz. No i jeszcze na drugim gospodarstwie będzie kukurydza, żeby dopełnić nasze zapotrzebowanie na żarcie, nie? No i tak to sobie leci. Co by nie patrzeć, te stare kępki jakoś tam ten pozrywał, ale to nie jest to. Nie, widzicie, że to powinno powyrywać idealnie, a nie powyrywało tak jak trzeba. O, powinno wyczesać tą trawę do zera, ponacinać korzeń, a to w sumie tam trochę z brzegu. Ale no lepsze to niż nic, tak jak mówię, u nas od 10 lat się nic nie robiło na łąkach. Więc chociaż coś te moje drapanie dało, nie? Wiecie. Ja tak zawsze mówię, że lepszy ryż niż nic. O, tu nawet widać paski, po których jechałem ładnie. Jest paseczek po paseczku i to ładnie widać tu. Więc coś tam drapło. Żeby to był jakiś efekt wow, to bym nie powiedział, że jest efekt wow. Ale zawsze coś.
Co tam, panie Marku? Ej, coś się spytam. No i długo nie trzeba było czekać. Agregacik sobie wjeżdża. Pod Kukurycką ładnie będziemy sobie jechać. Wyrówna wszystko tą orkę. Nasze. Więc pan Heniu już tu jedzie. Szósteczka turbo, proszę państwa. I lecimy z koksem. Szósteczka wyrówna pole, no i zostanie nam tylko siew. Tam już widzę, sąsiad dojechał jeszcze ładowarką. Za chwilę przyjedzie jeszcze John Deere i spróbujemy wyjąć to tałataństwo z tego błocka. Więc tak co to dzisiaj leci, dzień na pełnej petardzie. Cały czas coś się dzieje, przez cały dzień. Ja idę zobaczyć do chłopaków. No i nie obyło się oczywiście bez wtopy. Wtopy muszą być. Wtopy są zawsze mile widziane. Myślę, że Fadroma tutaj powinna załatwić sprawę. Ja jeszcze jestem w razie czego ładowarką. A Fincior jest zajebany po same kulki. Niestety. Tak to wygląda. Inaczej być nie może. Ale no co? Tu już wywalił kiper. Kiper został wywalony. Będzie lżej trochę. Ale i tak jestem pełen podziwu, że to wyszło. Ja jestem w szoku, szczerze mówiąc. O, pierwszy raz się zakopał. Poszła jak dzik. O matko. Wyjechał. Wyjechał. Dobra jest. Mamy to. No i tym miłym akcentem farmerek zakończy dla was film. Oczywiście musiało się zdarzyć to co się stało. Wiadoma sprawa. Kolejna jest jak ja pierdzielę. No ale nic nie poradzimy. Bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek. Widzimy się w następnym. Pozdro, hej!